Szanowni Państwo Radni, a właściwie powinnam powiedzieć Panie i Panowie Radni. No cóż, tak się składa, że wszyscy wiemy, że kończy się nasza działalność w różnego rodzaju radach, czy to Radzie Powiatu, moja w Sejmiku Województwa Śląskiego w tej kadencji. I w związku z tym bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie i możliwość bycia tu z Państwem na zakończenie i, że tak powiem, o zabranie głosu w istotnych sprawach. Myślę, że dla nas wszystkich, dla mnie, dla powiatu Racibórskiego, dla województwa śląskiego, ale również myślę, że dla Państwa. Myślę, że jestem winna informację, która dotyczy budowy kompleksu lekkoatletycznego przez zespoły Szkół Mistrzostwa Sportowego. Szczególnie dlatego, że jak wszyscy wiedzą, inwestycje realizują się w sposób niełatwy u nas. I to zarówno te największe, jak i te mniejsze z banalnego, bardzo często powodu proceduralnego, wyłonienia wykonawcy według najniższej ceny i też potem pojawiających się problemów. Tak też stało się przy kompleksie lekkoatletycznym, przy Szkole Mistrzostwa Sportowego i w krótkich słowach chcę Państwu powiedzieć, jakie będą dalsze losy tej budowy, szczególnie dlatego, że przypomnijmy, projekt powstał tutaj u Państwa. Projekt całej największej w Polsce hali przyszkolnej powstał właśnie tutaj w Starostwie Powiatowym. A dzięki temu, że zrealizowała się umowa przekazania Szkoły Mistrzostwa Sportowego do władania województwa śląskiego, ale też przy wsparciu powiatu, ten projekt może się realizować. Projekt realizowany jest w ramach regionalnego programu operacyjnego i to oczywiście nie jest żadna odkrywcza informacja w ramach działania 8.2 Infrastruktura Placowego Oświaty, a całkowity budżet zadania wynosi 15 682 388 zł. Ja Państwu przekażę później do protokołu te informacje. Chcę jeszcze tylko dodać, że to są informacje nie moje, to są bardzo gorące informacje, o które poprosiłam sobie w dniu dzisiejszym pana dyrektora inwestycji i remontów w Urzędzie Marszałkowskim. To są informacje sporządzone dla Zarządu Województwa Śląskiego, a więc bardzo realne i tak naprawdę z dnia dzisiejszego. Okres realizacji tego zadania to jest rok 2012 do 2014 i źródła finansowania. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 11 056 039 zł i 8 groszy, to jest 85% środków kwalifikowanych. Zaszczytne miejsce tutaj w tym finansowaniu ma Starostwo Powiatowe, a inaczej mówiąc powiat. Środki powiatu Raciborskiego 1 milion złotych. Pamiętamy, że ten udział był wymagany i tak naprawdę konieczny, żeby pomimo przekazania tej inwestycji do samorządu województwa, ale ten udział własny musieliście Państwo swoją, myślę, że dzisiaj można powiedzieć, dobrą decyzją umieść. Z budżetu państwa, czyli z Programu Rozwoju Bazy Sportowej, sfinansowano 697 800 zł. Tutaj chcę od razu powiedzieć, że dlatego nastąpiło takie przesunięcie, by równocześnie móc uratować, powiem tak w cudzysłowie, budowę, dokończenie hali w Chrzanowicach. Te przesunięcia w budżecie województwa, które tak naprawdę też troszeczkę skomplikowały sytuację, ale pomogły ruszyć z pracami. Dzisiaj już wiemy, że hala w Chrzanowicach już funkcjonuje. A tak o ironio, dokładnie ten sam wykonawca rozpoczynał budowę tej hali, dokładnie tak samo zszedł z budowy i ten sam wykonawca, który rozpoczynał budowę hali naszej Raciborskiej. W sumie tych środków z budżetu województwa śląskiego, oprócz tych, które wymieniłam z Programu Rozwoju Bazy Sportowej, zaangażowano 2 928 548 zł i 92 grosze. Wydaje się, że to ogromne kwoty, które zostaną tutaj w naszym Raciborzu, na naszej ziemi powiatowej, ale też myślę, że będą miały dużo większy wymiar i będą służyły rzeczywiście tej sportowej społeczności z całego województwa. Jestem o tym przekonana. I jeszcze, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości, Szanowni Państwo, szczególnie tych, którzy wciąż powątpiewają, że ta inwestycja się zakończy, że zakończy się szczęśliwie, to chcę zapewnić, że pomimo iż 8 maja tego roku rozwiązano umowę z generalnym wykonawcą Sport Hall,
która to firma ogłosiła upadłość. Kolejno przeprowadzono dwa postępowania na wybór nowego wykonawcy robót. Pierwsze z tych postępowań unieważniono, ponieważ najtańsza oferta przekraczała dwukrotnie przewidziane środki na realizację tej inwestycji. W drugim postępowaniu, znowu według najniższej kwoty, wygrała ofertę firma Saltex, również z Wrocławia, ale wydaje się, że to będzie firma, która tę budowę już z nami zakończy. 2 września zawarta została umowa na dokończenie budowy kompleksu lekkoatletycznego z firmą Saltex. Już 16 października została zawarta dodatkowa umowa na zagospodarowanie terenu pomiędzy budynkiem szkoły a realizowaną halą lekkoatletyczną. I tą firmą zwycięską jest firma EcoWood z pobliskich Szonowic. Ta kwota to jest kolejna kwota, która będzie musiała być dołożona, 438 495 zł. Są też jeszcze konieczności usunięcia pewnych usterek, które warunkują realizację robót wykończeniowych, a to mówię po to, żeby Państwu powiedzieć, że termin realizacji tej inwestycji przedłużony zostanie z dnia 31 października 2014 roku do dnia 29 listopada 2014 roku. Termin zakończenia finansowego projektu 29 listopada 2014 roku. Tak, za miesiąc. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia, być może w innych okolicznościach. Dziękuję.